Cześć, ja jestem Kairos i witajcie moi drodzy w kolejnym filmie z Twierdzy Krzyżowiec. No i cóż, stało się, długo nie musiałem czekać, a od Krzysia dostałem już pierwszą mapę taką autorską, gdzie właśnie po prostu scenariusz, tak, nazwany Pustynna Gorączka, więc w tym oczywiście filmie sobie w niego oczywiście zagramy, w ten cały scenariusz, Pustynna Gorączka. Oczywiście Krzysiu dowalił tutaj fabułę, a sam poziom trudności ocenił na normalny, w nawiasie chyba. Więc uwaga. Część widzów postanowiła wzniecić powstanie przeciw tobie, z powodu braku ciekawostek z Gothica. Zostałeś zmuszony wycofać się wraz z wierną i oddaną tobie widownią za rzekę i zbudować zamek na pustyni. Jednak wśród twoich widzów był szpieg i szybko doniósł o twojej pozycji. Postanawiasz stawić im czoła, pomimo niesprzyjających warunków. Zadanie. Dokończ budowę zamku i przetrwaj nadchodzące fale wrogów. I oczywiście Krzysiu nie zapomniał o drobnych podpowiedziach. Farmy zboża buduj z dala od krwiożerczych królików. Smoła pozyskana ze starorzeczy może się przydać w późniejszych falach. Przy większych skupiskach budowli warto się zaopatrzyć w studnie i cysterny. Warto obstawiać wszystkie brody rzeczne Januszami z włóczniami oraz Andrzejami z łukami. Jeśli masz dużo kamienia i nie wiesz co z nim zrobić, buduj dwie linie murów. Oczywiście fabuła powstała w celach humorystycznych i nie miała zamiaru nikogo urazić. To tak jak zawsze, my na moim kanale uwielbiamy satyrę i napierdalanie się ze wszystkiego co się da. Dobra, przejdźmy sobie do rozgrywki i teraz tylko szybki rzut oka na to, jak to się to prezentuje. I prędkość do pierdziele do 90. Nie ma co już kombinować. Dostępne jednostki. Janusze z włóczniami, Andrzeje z łukami. Oczywiście wspaniale. Co się tutaj znalazło? 5 włóczników na start. No myślę, że niegłupim pomysłem byłoby zarąbać te króliki. Żeby oczywiście nie irytowały. Kościółek, domki, dzieci przychodzą, bawią się, cieszą się. O, właśnie. Nasze plony są zagrożone. Trzeba to wszystko zarąbać, bo będzie irytować. Ojej, Union, zanim to wszystko dojdzie do skutku, zanim ci drwale przyjdą. Nie będę żadnych jednostek zwalniał, bo póki co to może być dosyć odważna taktyka. Tak, multum drwali tutaj teraz będzie nadchodzić, ale widzę, że bynajmniej z drewnem będzie bardzo dobrze rozgarnięty temat. No dobra, może te dwie chaty zburzę, tam się trochę pospieszyłem, ale dobra, jest naprawdę okej. Okay. Pozałatwiajcie króliki. Wysłanie tutaj łuczników również nie będzie głupim pomysłem. Oni jakoś temat ogarną. Pierwsze dostawy drewna już przychodzą. Co do jedzenia, to widzę, że mam wszystko oprócz po prostu mleczarni, że tak to powiem, ale i tak widzę, że jednak jabłuszka będą mało skuteczne, bo są od spichlerza za daleko, a ja też póki co nie chcę kombinować i tego przemieszczać, ale dobra. Co ja chciałem zrobić? No, chaty myśliwskie na pewno, bo tutaj pełno jeleni się sypie w tych okolicach, więc to też myślę, że nie jest bardzo głupi pomysł. O, tak 5 na dobry początek. To się wytwarza. Tutaj mam nawet wrzący olej. Dosyć spore ułatwienie moim skromnym zdaniem. Czy inżynierowie coś potrafią budować? Nie, nic. Dobra, czyli bez kombinowania mam rozumieć. Chyba zaryzykuję. Ja to popsuję. Krzysiu, jeżeli ktoś chce, żebym zamków po prostu nie niszczył i teoretycznie umacniał to, co jest gotowe, to po prostu dajcie mi znać też oczywiście, jeżeli chcecie mi jeszcze mapy podsyłać. No i też możecie napisać, czy ewentualnie mapa jest na tyle trudna, że mogę też z bugów korzystać, bo ja po prostu nie mam zwyczaju z bugów korzystać w twierdzy, szczególnie jeżeli gram kampanię, jeżeli gram, no, pseudo kampanię, bo krzyżowcy jako taką kampanii nie ma, chyba że historyczne, ale rozumiecie o co chodzi, że w bugi to się chyba można na multi bawić, o ile wszyscy są jednozgodni, że tak, że wypada. O, więcej zajęcy. Rozszczelać to. Są rzeczy ważne, rzeczy ważniejsze, broń jest ważniejsza od jedzenia, tak, pamiętajmy o tym. Drewno już przychodzi, więc wow, widzę tutaj jest cholernie dużo czasu w ogóle na rozbudowę gospodarki. To taki nawet mały plusik, ale widzę, że może... Póki co jest spokojnie. O, już przyszły niespodzianki, już wiedziałem, że wszystko nagle zacznie płonąć, no już. No nie, nawet kościółek chcecie mi spalić. Wy bandyci. Ja lepiej targowisko rozwalę. Weźcie to, zgaście wszystko, bo ja się tutaj bardzo obawiam. Targowisko sobie przemieszczę w ten punkt. O, no wiecie co. Oho, tutaj widzę, szefostwo się bawi dosyć nieźle. Ja, zapomniałem o najważniejszym. Kamień, produkcja kamienia. Jej, Uniu, jak mogłem. O, idealnie. Mam tylko nadzieję, że właśnie pierwszy atak, który będzie dopuszczony, nie zaatakuje tego punktu, bo będę wielce zasmucony. No, gospodarka jako taka jest już bardzo stabilna. Czekamy na trzeba nam nowych bandytów. Mogę. O, zaczyna się. Czekamy, nie możemy tam dojść.
Dokąd idziemy? Gdzie tutaj mamy bandytów i w jakiej? O, tylko 5 pałkarzy. Zawsze go. Wiesz co, Krzysiu, zawiodłem się. Już mogłeś, będąc szczerym, nasłać większe tabuny tego żołnierzy i to z 2 lata wcześniej, bo nie wiem, chyba w koło 1000 roku zaczęliśmy. I to i tak mamy bardzo dużo czasu. O nie, o nie. Zabijcie ich. Czekamy na rozkazy. Już na dobra, zbierzamy. Właśnie spieprzyłem robotę. Źle miałem ustawionych żołnierzy. Łucznicy w gotowości. Dokąd tym razem? O Jezus, o Jezus, co ja zrobiłem właśnie. Jakieś polecenia? Spoko. Porozwalaliście sobie. Ja miałem jak zwykle za mało żołnierzy w tym punkcie. Tego nie było. Nikt mi nic nie udowodni, że postąpiłem źle, tak? Moim zdaniem wyszło ok. Zamek jest skończony. To mogę rozwalić. Kilku banitów z lasu zdecydowało się powrócić pod twoje skrzydła, mój pan. Przynajmniej jedna dobra wiadomość. Gdzie wy tu jesteście, koledzy? Czekamy na rozkazy. 15. Kawałek drogi. I jeden ten mnich. Płoną, gdzie? 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 Co się pali? Moje Juniu, chaty drwala to tam. Małe zmartwienie, będąc szczerym. Mieszkańcy położonych dalej wiosek. Czekajcie, zaraz dopowiem. Niewiernych, który zmierzał w tę stronę. Niewierni, niewierni powiadacie. Bardzo dobre określenie na ludzi, którzy właśnie postanowili mnie zdradzić, bo ciekawostek z Gotika nie lubię, bo twierdzę nagrywam, tak? I to ma być właśnie zło najrzeczej postaci. Bo ja przepraszam bardzo, ale jak można oglądać u Kairosa coś innego niż ciekawostki? No, jak? No to się po prostu nie dzieje, tak? Jak tak można? Że Polak Polakowi? Niewierni atakują. Niewierni, dokładnie, zdradzieccy widzowie atakują. No proszę. Więc tutaj zbiera się całe towarzystwo. I jeszcze pożar w zamku. Gdzie się pali? Gdzie się? Tu się pali, co? Oh shit. Chyba się bardziej nie rozprzestrzeni już ten pożar. Mam nadzieję. Jest okej, okay, jest. Dobra, dobra. Foko, ogarnięte. Bandyci jeszcze, dobra. Ci banici z lasu, widzowie, którzy się nawrócili, oczywiście zrobili bardzo dobrą rzecz. Łucznicy! Nie odwalajcie szajsu, pilnujcie tutaj tego punktu. Drwale tutaj oczywiście jeszcze są, a drwale to są naprawdę takie potężne sukinsyny, widzicie. To są hardzi robotnicy. No nie, bandyci! Nie, znowu w tym samym punkcie, nie ogarnąłem się na czas. Nie, nie, idźcie sobie, idźcie sobie. No nie, no nie. Sio, sio, sio. Znowu spieprz, znowu nie pom... Już kamienia nie... Ja, znowu nie pomyślałem na czas. Jaka trupa wagantów? I co z tego, jak mi wszystko tutaj psują, bo się ogarnąć nie potrafię na czas. Fuj, aż bym to zabudował wszystko. Kamieniem w cholerę. Tutaj jeszcze wzięli mury po raz. Jak tak można? Nie. Wy, sio przed bramę, tutaj się bawią. Hieniek Hobson, połykacz ognia. Co robi? Połyka ogień, jak zwykle. A ty co robisz, Jędrku? Jędrek już sobie poszedł. I tak go nigdy nie lubiłem. Potrzebuję więcej mięsa armatnego. Przegrupować się na stanowisko. Definitywnie. Kurde fele. To jest wszystko w takich punktach porozstawiane. Oczywiście, powiedzmy, droga, w którą przebywają żołnierze wroga, że oni najpierw zatrzymują się właśnie tutaj, w tym miejscu. Dokładnie tutaj. Gdzie sobie dbam o swoje dobra, o pszenicę, o chmiel, o kamień, o drewno, wszystko. Ale do zamku to już żaden nie podejdzie. Zamek jest otoczony, zamek jest strzeżony, ale gospodarczo chcą mnie sukinsyny zniszczyć. Ale ja się nie dam. Ja na to nie pozwolę. Właśnie wiecie, co jest najgorsze w robieniu scenariuszy do twierdzy? Poziom trudności. Nie wiem jak wy, ale ja robiąc swój scenariusz do twierdzy, cierpię właśnie na fakt, że nie wiem jak dobrze mapę zrównoważyć, by była trudna. Wiele rozwiązań, które teoretycznie wprowadzam, co się znowu do cholery pali, rozwiązań, które wprowadzam, sprawiają, że gra jest w sumie, nawet wręcz łatwiejsza, a miała być trudniejsza, bo AI przeciwnika nie działa do końca tak, jak chciałbym też, żeby właśnie cholera działało. Zające mnożą się. Zające. Dajcie mi tutaj 330 drewna. Jest spoko, ale już cierpi oczywiście na przeludnienie. Bo się parę domów postanowiło spalić. Ożeniłem się? Kiedy? Kiedy to nas? Pewnie szczerze są, tak? Zobaczcie, jak się moja żonka nazywa. Róża Mały Kolec. Lady. No prawie jak Chelsea, tak? Bo Chelsea to jest oczywiście moja tam internetowa żonka, dziewczyny 2D lepsze od tych 3D. Już mi kradną oczywiście żarcie.
Jak tak można? O. Jesteśmy gotowi. Żołnierze na straży. Jak tam w ogóle z kamieniem, jakie mogę... Że silny oddział niewiernych maszeruje w naszym kierunku. O, reszta tych banitów przeklętych, którzy się moją widownią teoretycznie nazywali, tutaj wędruje. Baszta kwadratowa. Ej, Krzysiu, pomyślałeś oczywiście o moich ulubionych wieżach. Jak już powiedziałem, ktoś tu dość tu uważnie moje filmy ogląda, bo ja mówiłem, że baszty kwadratowe to są te moje ulubione, co nie? Jeszcze te też wieżyczki obronne są spoko, bo ja taki design po prostu lubię. Kanciasty, że tak to powiem. Ile tych niewiernych? Pałkarze mają. O, cholera. Dobra. Musimy pilnować kamieniołomów. Was sobie tutaj wyślę. Trochę łuczników porobimy. O, no proszę, kopacz. Niczym jakbyśmy grali w Gothica. Kurde, a trzeba taki challenge, zrobić taką mapę, co można tylko kopaczy właśnie szkolić. Tych twierdzowych. I spróbować sobie ogarnąć oczywiście grę. No w sensie wiecie, że tylko nimi grać, że się pobawić w stary obóz. O Jezu, ale ja wam podsyłam pomysły na następne mapy. Jej, Juniu. Kto by pomyślał? Wiecie, żeby się dało to zrobić? Odwzorować twierdzy na standardy twierdzy. Stary obóz i tak dalej. Nowy. Nawet na bagnie. Rys fabularny gotikowy w twierdzy nie byłby zły. Ludzie, ja wam... Jeżeli oczywiście ja to... No. Znowu trupa wagantów, ale słuchajcie, ja tutaj daję pomysły. Bo jestem skory właśnie, jak sami widzicie, nagrywać takie filmy właśnie z takich autorskich mapek. I bo to jest dla mnie naprawdę fajna sprawa, takie rzeczy. I tutaj postawię basztę, tutaj sobie posterunek zrobię. Dobra, na mury. I spoko. O, bandyci. Też mała rada względem oczywiście tego, tworzenia powiedzmy bandytów w twierdzy. Problemem dużym jest fakt, że w momencie kiedy mamy atak wroga, to bandyci i nasz przeciwnik się nie lubią. Chodzi o to, że jeżeli oni się pojawią w tym samym miejscu, przykładowo niewierni atakują, i oni dalej tutaj siedzą koło tego znaku i nagle będzie moment, że bandyci atakują, to oni się zaczną bić między sobą, co jest no bez sensu, więc o ile robicie atak, to poczekajcie jeszcze tak powiedzmy z pół roku, żeby potem bandytów wstawić, co nie? Co nie? No, a, wszystko, mam nadzieję, że się rozumiemy tak, bo tak też mówię do dupy w sumie. Tłumaczę beznadziejnie. No i sobie to też chciałem w sumie zabezpieczyć wszystko. Murem najlepiej, bo to jest ważny punkt handlowy, ośrodek handlowy, czy coś w ten deseń. A trzeba było Arabów dopierdzielić, tak, to by się ciekawie zgrało. Jeszcze spichlerz mam zapełniony. Co, podwójne racje? A, dobra. Będziecie mi dawać więcej pieniędzy na kebaby. Tak, dokładnie. Wiadomość od twojego skryby. Ale to zrobię tak. O. Taki, jak już powiedziałem, mały posterunek. Trochę długo, dłużej będą łazić, ale wiecie, bezpieczniej tu bynajmniej będzie. Potrzeba kamienia. Dawajcie kamień. O, widzę, skład zapasów się ogarnął dosyć mocno już. Piwo jest, to jeszcze mogę dopierdzielić drugą karczmę. Browar. I więcej może łuków. O, tutaj to jest źle postawione. Tak. O, nie! W tym momencie! Kto podpalił koszary? Komu się zachciał? No nie, no nie. No po prostu kuziwa, no nie. Się pali. Gaście to wszystko. Już jest w porządeczku? Ja się boję po prostu. Niebezpieczeństwo, panie. Ogromna armia niewiernych wkrótce stanie u naszych bram. Ogromna armia zdradzieckich widzów, powiadasz? O, o. Zaczęło się. Pierdziele postawię tutaj wieżę. Znaczy wieżę, co ja też godam. No, tą bramę. Wiecie, co chodzi. To jest już teraz takie miejsce, że... Kontrola graniczna najprościej rzecz ujmując, tutaj kamień przechodzi inspekcję i w ogóle, pogaście mi to. O! I to jest atak, który powinien być 5 lat temu. I bym się usrał wtedy, bo widzę dwóch zbrojnych i to jest straszne i to miejsce jest lepiej zabezpieczone niż główny zamek, ale bynajmniej tutaj mogę żołnierza szkolić. To jest ostatni atak? Nie, być może przedostatni. O! No proszę. No to może być ciekawie. Idźcie się pobić. Zasłużyliście. Zbroni to są jednak twarde, sukinsyny.
Nauczcie się męstwa. No, ale też nie można ich, wiecie, traktować jako nieśmiertelnych. Pozdrawiamy cię. Katapulty, powiadacie? Dobra. Włócznicy. Wyjdźcie sobie i tą katapultę spróbujecie ogarnąć. Bramę też otwórzmy i wy też wyjdźcie. O! Napierdzielać się! Pięknie, pięknie. Bez większych strat. Najważniejsze, że tutaj się nic nie wydarzyło. Kappa. Ej, ale cierpi na zbyt dużą ilość drewna, więc tutaj mamy odkrywkę smoły. No i mamy pięknie prosperujące małe miasteczko, mały zameczek. Tutaj ludzie zawsze są szczęśliwi, nikomu nie zabraknie nigdy. No, Boże, co każdy lubi. W każdym razie żyje się tutaj bardzo dobrze i przyjemnie i w ogóle tak. Wcale nie ma pożarów. Nasze miasto wcale nie cierpi z powodu pożarów. Jest okej. Nasi strażacy dzielnie walczą. Pożary wcale się nie rozprzestrzeniają po całym mieście. Wcale nie trzeba nowych kadzi budować co średnio co kilka lat, tak? Bo po prostu miasto się rozrasta i nie wyrabiamy ze wszystkim. Nie, jest naprawdę w porządku, tak? Tak. Nie jest. Chciałem, żeby. Dawało się powrócić pod twoje skrzydła, mój. No, więc i osób zrozumiało, że jednak. No. Że fajnym człowiekiem jestem, Kappa. Okej, okay. tu jest bardzo dobre miejsce na karczmy. Tak, w moim królestwie burzymy domy mieszkalne, żeby móc postawić karczmy i po prostu nie szanujemy mieszkańców i zrobimy z nich i robimy z nich żołnierzy. Rozumiem, że to do ilu was tutaj przylazło? Więcej niech was jeszcze przyjdzie, więcej. Ile tutaj was? Kurwa, 40! O stary, to co to się za atak zbliża? Znowu będzie niebezpieczeństwo, panie? Się bojasz. Dobra, zrobiliśmy sobie żołnierzy z ludzi. O! Naprzeciwko! Kościoła, dwie karczmy. Pięknie. Nie mógłbym sobie lepiej tego wymyślić. Rozplanowanie tego zamku jest żałosne. Ja budynki stawiam po prostu, byleby było gdzieś miejsce. I rozumiem, że mam tutaj rzeczy łagodne i negatywne, ale no po prostu wiecie jak to jest. Są rzeczy ważne, rzeczy ważniejsze. Spoko. Straż pożarna działa bardzo, okej? Wręcz chwilę to zajmuje. Niebezpieczeństwo, panie. O. Ogromna armia niewiernych wkrótce stanie u naszych bram. Krzysiu, ja to powiem jeszcze raz. Dobra robota z określeniem niewierni. Tak się mówi na tych, którzy tylko ciekawostki oglądają u mnie. Nie wiem, tak naprawdę to nie. Ej, ja mam wilcze doły. Czemu ja z tego nie skorzystałem? To nie jest głupi pomysł. Bo i tak cierpię na zbyt dużą ilość drewna. Niewierni atakują. Zaczęło się. Czy to jest ostatni atak? To jest chyba ostatni atak. O! O! Ten atak też powinien być 5 lat temu, ale nie ma co, Krzysiu. Możesz na nas liczyć. Ja bym określił w sumie ogólnie tę mapę na taki normalny, to powiedzmy na po prostu na łatwą mapę. Nie jest ona jakoś arcytrudna. Chociaż faktycznie jak dla kogoś, kto nie jest za bardzo intu twierdza, to tak, to może być troszeczkę powiedzmy na poziomie normalnym. Zobaczmy, wszyscy się pchają tutaj. Ja mam. Ale na razie was wszystkich schowam. Jak się zrobi gorąco, to was po prostu wypuszczę. Dobra, już się zrobiło gorąco. Wynosić się z zamku. Dobra. Porozwalajcie. Idziemy na spotkanie z przeznaczeniem. Tak. Porozwalają sobie łby. Zabijajcie się. Wow, ciekawostka. 100 łuczników jest w stanie rozwalić 10 zbrojnych co najmniej. Całkiem nieźle. Powiedz tylko, co mamy zrobić. Dziękuję. Jeszcze wy. Chyba, że łucznicy dokończą robotę. A najlepiej by było sobie w ogóle spalić cały zamek, co nie? No proszę, zwycięstwo. O, no chciałem sobie spalić jeszcze zamek.
No cóż, udało się. Rysiu, lwie serce, się bardzo cieszę z powodzenia Kairosa. A Kairos się cieszy, że dostał w sumie ciekawą mapę. Taki dosyć przyjemny scenariusz. Trochę monotonny, ale w gruncie rzeczy... Krzysiu, dobra robota. Pustynna gorączka. Jest naprawdę okej scenariuszem. No i oczywiście, jeżeli sami chcecie dla mnie stworzyć scenariusz, ja nie mam nic przeciwko. Pamiętajcie, drobny rys fabularny jest wskazany, ale nie do końca konieczny, ale na pewno wskazane jest nazwać sobie oczywiście jakoś zabawnie scenariusz, jak ja swój kocioł mam sobie na przykład. No, także z mojej strony to było wszystko. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, na razie.